Dzień dobry Państwu. W imieniu organizatora dzisiejszego wydarzenia, czyli Pogotowia Psychologicznego, witam Państwa serdecznie oraz w imieniu partnerów tego wydarzenia, czyli firmy Styki i inicjatywy Code for Green, który jest organizowany przez Fundację Inicjatyw Społecznych. Serdecznie Państwa witam. Jest to nasza konferencja online, gdzie są teraz nasze dzieci. Wszystkie nasze wydarzenia są przez cały dzisiejszy dzień dostępne na YouTubie. Tam są linki, można przejść albo przez pogotowiepsychologiczne.com.pl można sprawdzić cały program i dołączyć do nas w dowolnym momencie. W dowolnym momencie również można zadać pytanie poprzez formularze, które są przy wydarzeniach albo pod linkami do wydarzeń na stronie Pogotowia Psychologicznego. Bardzo serdecznie zapraszamy do zadawania pytań. Postaramy się na nie albo odpowiadać na bieżąco, albo w sesji pytań i odpowiedzi, która będzie miała miejsce o godzinie 19. Zrobimy, co się da, żeby odpowiedzieć na wszystkie Państwa wątpliwości. A dzisiaj już zaczynamy wykładem pani profesor Anety Brzezickiej z Uniwersytetu SWPS i będzie to wykład, czy gry to samo zło? Gdzie są teraz nasze dzieci? Czasami grają. Pytanie, czy w grach jest coś wartościowego o potencjale drzemiącym w grach wideo? Dzień dobry pani profesor, witam Dzień serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję bardzo za zaproszenie. I żeby nie przedłużać, to oddaję głos, a Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja witam wszystkich, którzy w tej chwili dołączyli do transmisji. Przygotowałam się, jak to starej daty profesor, ze slajdami, więc będę Państwu wyświetlać slajdy. Tym slajdom będą towarzyszyły moje komentarze i opowieść właśnie o grach. Przedstawię się pokrótce, powiem, co ja dokładnie robię, dlaczego tymi grami się zajmuję i dlaczego w ogóle śmiem tak coś tutaj na ich temat opowiadać. Więc na początku wezmę swoje slajdy, tutaj, żeby każdy mógł widzieć. I no, tytuł tego wykładu to już pani Hanna powiedziała, czyli czy gry to samo zło. Natomiast jeszcze dwa słowa powiem, skąd ja się wzięłam i dlaczego w kontekście gier cokolwiek mówię. Ja pracuję od kilku już lat nad projektami badawczymi, w których wykorzystujemy gry wideo, ale w bardzo, bardzo specyficzny sposób. Właśnie dzisiaj będę o tym Państwu opowiadać. Pracuję, prowadzę Centrum Badań Neuropoznawczych na Uniwersytecie SWPS i w tym Centrum Badań Neuropoznawczych mamy taki zespół, który nazywa się, sam siebie nazwał Plasticity Team. Ta nazwa nawiązuje do procesów neuroplastycznych zachodzących w mózgu. No i my wykorzystujemy właśnie gry wideo po to, żeby się tym procesom neuroplastycznym przyglądać, bo uważamy, że gry to jest bardzo dobre narzędzie do stymulacji właśnie procesów neuroplastycznych. I na samym końcu wykładu jeszcze do tego dojdę, tylko tu chciałam powiedzieć, skąd ja w ogóle te gry się, że tak powiem, wkręciłam. No więc wkręciłam się z tego względu, że chcieliśmy mieć jakieś narzędzie dobre do stymulowania pewnych procesów w mózgu. Oprócz tego Plasticity Team w Uniwersytecie SWPS też pod moimi auspicjami działa taki zespół, który się nazywa Games Lab i właśnie to ten Plasticity Team i Games Lab to są dwie takie grupy ludzi, którzy badają właśnie wpływ gier wideo na mózg i na funkcjonowanie poznawcze. To jeszcze też będę dzisiaj jeszcze, proszę Państwa, proszę się nie stresować, ja wszystkie te terminy dzisiaj jeszcze wyjaśnię, co to jest proces poznawczy i jak my je badamy. Natomiast zanim do tego wszystkiego przejdę, to chciałabym zacząć od tego, że rzeczywiście gry wideo przez wiele osób, myślę, że w większości przez rodziców, nastolatków są postrzegane właśnie jako to zło, tak, które w tytule umieściłam. Oczywiście nie to tak jakby ten pogląd dotyczący gier nie jest pozbawiony
pewnych przesłanek. Jest dosyć dużo literatury wskazującej na to, że przemoc, którą oglądamy w grach, przemoc, którą się angażujemy podczas grania, może mieć pewne efekty też później, tak, na przykład w pewnych miarach, które stosujemy tuż po tak jakby doświadczeniu tej przemocy właśnie zasymulowanej w grach komputerowych. Jest też drugi wątek, taki dosyć intensywnie badany, mianowicie potencjał uzależniający gier wideo, o którym też coraz więcej się mówi, tak, zaczynają być takie nadmierne zaangażowanie, nadmierne poświęcanie czasu i uwagi przez głównie młodych ludzi, bo wtedy to tak jakby niepokoi, tak, otoczenie, niepokoi rodziców, zaczyna to być rozpoznawane i ujmowane w pewnych tak jakby oficjalnych dokumentach. Więc z tych takich negatywnych aspektów grania w gry wideo, nadmiernego grania w gry wideo, tutaj chciałabym to podkreślić, to rzeczywiście jest przez naukowców rozpoznawane. Tak, tutaj jeszcze mam taką drugą ilustrację tego, jak te gry, czego te gry wymagają, także, że bardzo często to są gry polegające na tym, że się strzela z perspektywy takiej pierwszoosobowej do jakichś potworów, albo czasami wręcz do ludzi, tak, którzy są naszymi zdefiniowani jako nasi wrogowie. Więc te problemy są rozpoznane. I to nie jest tak, że naukowcy się tym nie zajmują, zajmują się, badają, tylko ja w swoich badaniach tego aspektu nie badam. Także jeżeli Państwo macie pytania, a pewnie macie dużo pytań dotyczących właśnie tego, czy gra uzależnia, to ja mogę się podzielić oczywiście swoją opinią na ten temat, jeżeli kogoś ta opinia będzie interesowała, natomiast z góry zastrzegam, ja tego aspektu gier nie badam. My o to nie pytamy naszych badanych. Ja się staram popatrzeć właśnie z tej drugiej perspektywy, z tej drugiej strony, tak, a może jest coś takiego w tych grach, co warto by było też nagłośnić, tak, że to nie jest samo zło. To, co jeszcze trapi wiele osób, to, że gry są bardzo wszechobecne. Tak, w tej chwili możemy grać na smartfonie, tak, można wyciągnąć smartfona i w każdej chwili włączyć się w jakąś taką wykreowaną rzeczywistość i w tej rzeczywistości właśnie się zrelaksować, tak, albo się nie zrelaksować, zestresować, bo trzeba wykonać jakąś misję i ona wcale nie musi być prosta. Więc też ta wszechobecność, tak, gier jest takim czynnikiem, który u niektórych wywołuje niepokój. No a dlaczego te gry są takie wszechobecne, można by było też zadać pytanie. I jeżeli sobie uświadomimy, jak bardzo atrakcyjne potrafią być gry, a tutaj pokazuję akurat kadr z jednej z moich ulubionych gier z Cywilizacji, który jest już zresztą starym kadrem, bo to jest wersja tej gry sprzed iluś lat, ale ja bardzo, bardzo tę grę lubiłam i wciąż lubię. I tu chciałam pokazać, jaki poziom szczegółowości, jakie to może być ładne i gwarantuję, że jeżeli teraz mnie ogląda ktoś, kto jest młodszy ode mnie i gra w bardziej, powiedzmy, gry na czasie, takie, które w tej chwili są opracowywane i dostarczane na rynek, to te gry na pewno są jeszcze piękniejsze. Tak, więc tam jest dbałość o szczegóły, jeśli chodzi o tę sferę wizualną. Jest dbałość o to, żeby wprowadzić bardzo ciekawą narrację, opowieści, są ciekawe postaci. Więc naprawdę to jest wykreowany świat, który przyciąga, tak, do siebie tą właśnie atrakcyjnością. To jest też oczywiście jeden z czynników, który może powodować, że w te gry chcemy grać, tak? Czyli może też powodować, że później gramy w nie za dużo. Jeden oczywiście z czynników, na samym końcu jeszcze wspomnę o tych innych czynnikach, które mogłyby tutaj grać, odgrywać rolę, ale które też my wykorzystujemy w naszych badaniach, wtedy kiedy wykorzystujemy grę do celu, no, powiedzmy, bardziej szczytnego. Więc to, że gry są złe, to pewnie, tak jak już tu przemycałam, to większość opinii publicznej o tym wie, dużo artykułów na ten temat się pokazuje, o wspomnianej agresji, czy o tym potencjale uzależnienia słyszymy. Natomiast
ja dzisiaj będę chciała Państwa przekonać, że można na gry spojrzeć też z troszeczkę bardziej pozytywnej strony. I można w nich dostrzec pewien potencjał i spróbować ten potencjał wykorzystać. Ja będę mówiła o grach i ich pozytywnym aspekcie w kontekście procesów poznawczych. I dlatego teraz chciałam zdefiniować to pojęcie, bo będę się nim posługiwać. Będę mówić o funkcjach poznawczych, będę mówić o procesach poznawczych. Cóż to takiego jest te procesy poznawcze i dlaczego one są ważne? Dlaczego w ogóle się nimi zajmować? Więc tutaj wymieniłam to takie najważniejsze, powiedzmy z mojej perspektywy, najważniejsze procesy poznawcze. To są takie rzeczy, które służą nam, tak, służą naszemu mózgowi, służą naszemu umysłowi do poznawania świata, stąd poznawcze, tak, stąd to jest poznanie, do interakcji, tak, ze światem, bo to nie tylko do poznawania, nie tylko do zbierania informacji o świecie, ale też do wysyłania informacji w świat. Więc to będą procesy związane z zapamiętywaniem informacji, to będą procesy związane właśnie z poznawaniem, czyli ta percepcja, tak, czyli to będą procesy związane z poznawaniem świata, to będą procesy uwagi, o uwadze się w tej chwili bardzo dużo słyszy, również w kontekście gier wideo, kiedy się oskarża gry, tak, o kreowanie na przykład zespołu nadpobudliwości. To są procesy takie, procesy poznawcze, to są procesy, które się nazywa procesami hamowania, czyli tak radzenie sobie z informacjami nieadekwatnymi do wykonywanego zadania. Z tym się łączy właśnie odporność na dystraktory, czyli jak bardzo jestem w stanie na przykład mówić do Państwa, pomimo tego, że słyszę za oknem jakieś niepokojące dźwięki. Oczywiście nic nie słyszę, ale gdybym słyszała, to czy jestem w stanie się od tego odciąć. Bardzo ważną funkcją jest zdolność do przełączania się między zadaniami, tak, tak zwany multitasking, pewnie się być może niektórym z Was o uszy to pojęcie obiło, też o tym jest ostatnio głośno w kontekście wpływu, tak, nowych technologii, nowych mediów, no, na człowieka, na to, jak funkcjonujemy. No, takie rzeczy jak myślenie, język czy planowanie, to też są procesy poznawcze, czyli my psycholodzy o tego typu rzeczach zbiorczo mówimy procesy poznawcze. I te procesy poznawcze są istotne z tego chociażby powodu, że wraz z wiekiem ulegają pogorszeniu. Większość z tych rzeczy, które przed chwilą wymieniałam, które Wam pokazywałam, wraz z upływem lat działają gorzej. Szczególnie dotyczy to takich procesów bardziej podstawowych procesów poznawczych, czyli takie procesy właśnie jak procesy percepcji, jak reagowanie, tak, na cokolwiek, tak, czy wtedy, kiedy prosimy osobę w laboratorium, żeby jak najszybciej nacisnęła klawisz, czy jeżeli odniesiemy to do życia, to wtedy, kiedy jesteśmy w samochodzie i reagujemy na docierające do nas bodźce. Ta szybkość reakcji w takich kontekstach wraz z wiekiem ulega osłabieniu, tak? One są słabsze, one są wolniejsze, te reakcje. Wraz z wiekiem to, co nie ulega, to tylko tak, żeby odrobinę pozytywności zostawić, to co nie ulega pogorszeniu, to na pewno akumuluje się wraz z wiekiem wiedza i to, jak z tej wiedzy korzystać. Tak? Czyli czym im jesteśmy starsi, tym mamy więcej wiedzy, co jest oczywiście dosyć intuicyjne, tak, no, dłużej się uczymy, więcej doświadczamy, w związku z czym ten nasz zasób informacji, zasób wiedzy jest większy, ale też potrafimy z tej wiedzy lepiej korzystać niż osoby młodsze, tak? Czyli większość rzeczy nam, rzeczywiście większość aspektów funkcjonowania poznawczego się pogarsza z wiekiem, ale są pewne kluczowe, na przykład dla bycia na pewnym stanowisku zarządczym, pewne aspekty umysłowe nie pogarszają się, a wręcz polepszają z wiekiem. Natomiast ponieważ te podstawowe, tak, czyli te szybkość procesów poznawczych, funkcje percepcji uwagowe czy funkcje zapamiętywania informacji się pogarszają, to cały czas patrzymy
na sposoby, dzięki którym moglibyśmy albo spowolnić tak pogarszanie się tych funkcji wraz z wiekiem, albo wręcz odwrócić ten trend. I tutaj pojawia się dosyć ważna teoria, która jest oczywiście już też poparta pewnymi badaniami, mianowicie pojęcie rezerwy poznawczej, tak? I potrzeba budowania tej rezerwy poznawczej w ciągu wieku, a szczególnie wtedy, kiedy tak no, przekraczamy powiedzmy 40 czy 50 lat, żeby się skupić na tym, aby wspomóc działanie funkcji, które no, wraz z wiekiem naturalnie ulegają pogorszeniu, żeby sobie właśnie zbudować tak jakby naddatek pewien, to jest zarówno widoczne na poziomie neuronalnym, tak kiedy przeskanujemy mózgi osób, które sobie na przykład zbudowały tę rezerwę poznawczą i taką, którą zbudowały tej rezerwy poznawczej mniej, no to one będą miały bardziej wyraźny, specyficzny wzorzec, a to aktywności mózgu. To mogę tylko na przykład jako przykład powiedzieć, że takim wzorcem takiej kompensacyjnej aktywności mózgu będzie rekrutowanie do wykonania zadania dodatkowej okolicy, na przykład kiedy u młodszych osób, żeby wykonać zadanie, wystarczy aktywacja okolicy w jednej półkuli mózgu, u osób starszych będzie się aktywowała również bliźniacza okolica, tak w drugiej półkuli mózgu. Jest to opisane tak w literaturze, więc na przykład coś takiego dzieje się z wiekiem. W jaki sposób tę rezerwę poznawczą tak można budować? No to nad tym oczywiście też badacze się głowią i badają, co działa, co nie działa, co pomaga osobom starszym, a nawet młodszym tak działać lepiej. I no w tej chwili proponują i bada się też cały czas takie rzeczy jak na przykład nabywanie nowego języka, tak uczenie się nowego języka. To wskazują naukowcy, że to może się przyczynić do tego, że będziemy lepiej funkcjonować na starość. Nauka gry na instrumencie, tak i nauka nowych czynności, na przykład nauka żonglowania. Coraz więcej też mówi się o tym, żeby angażować się w jak no nie w jak największą, ale żeby się angażować w aktywność fizyczną, że aktywność fizyczna również przekłada się na lepsze działanie mózgu i na oczywiście też lepsze działanie procesów poznawczych. No ale teraz powstaje pytanie, no co jest tutaj, jaka stymulacja jest najlepsza w kontekście procesów poznawczych, właśnie tych, o których wspominałam. I od jakiegoś czasu w psychologii jest taki boom na badania dotyczące treningów poznawczych, czyli na opracowywanie takich zadań albo pewnych interwencji, które będą stymulowały funkcje poznawcze. I przeprowadzono bardzo dużo badań w tym zakresie. Ja sama też w swoim laboratorium przez długie lata badałam treningi poznawcze właśnie i sprawdzałam, jak one się przekładają później na funkcjonowanie osób młodych, funkcjonowanie osób starszych. I w tym kontekście jest też warto powiedzieć, że poszukuje się takiego rodzaju treningu poznawczego, który po zastosowaniu dałby taki efekt poprawy nie tylko w zadaniu, które się trenuje, bo to jest dosyć oczywiste, tak? Jeżeli ja poproszę Państwa, żebyście przez tydzień palcem wskazującym wykonywali stuknięcia, no to po tym tygodniu Wasze stukanie tym wskazującym palcem będzie zdecydowanie lepsze, szybsze i mocniejsze. I tak samo jest z każdą inną funkcją, którą będziemy ćwiczyć. Jeżeli ja poproszę, żebyście wykonywali zadanie polegające na jak najszybszym dodawaniu, no to po ćwiczeniu kilku godzin będziecie to dodawanie wykonywać lepiej. I tak samo jest z zadaniami poznawczymi. Jeżeli ja będę prosiła kogoś, żeby wykonywał dzień po dniu zadanie
angażujące proces uwagi selektywnej, to po kilku godzinach on osiągnie oczywiście w tym bardzo wysoki poziom. To, co frapuje naukowców i to, co usiłują opracować i dostarczyć jako właśnie produkt taki, który można by było zaproponować osobom poszukującym tego typu, właśnie stymulacji tego typu zadań, to żeby zadanie, które wykonujemy, rozlewało się na inne funkcje, tak? Czyli nie tylko poprawia się wykonanie tego zadania, ale na przykład osoba wykonuje lepiej, jeżeli mówimy o takim środowisku w laboratorium, no to ja mogę tę osobę posadzić, wytrenować w zadaniu A, no a potem sprawdzam, czy poprawiło jej się zadanie A prim, a może jej się poprawiło zadanie B. Jak mówię zadanie A prim, no to zadanie podobne do tego, które trenowała, ale nie tożsame z nim, a jak mówię zadanie B, no to zadanie inne, tak zupełnie od tego, które trenowała, czy też się w nim poprawiła. I przez długi czas poszukiwano właśnie tego typu zadań. Przez pewien moment było bardzo głośno o zadaniu angażującym taką funkcję, której akurat nie wymieniałam, a teraz wymienię, która się nazywa pamięć robocza. To jest taki specyficzny rodzaj pamięciouwagi. Tak, wtedy, kiedy dotyczy to takiej sytuacji, kiedy osoba musi utrzymać w pamięci pewne informacje, podczas kiedy wykonuje jakieś inne działania, albo kiedy coś z tą informacją robi. Na przykład w takim bardzo klasycznym zadaniu mierzącym tę funkcję prosimy, żeby osoba zapamiętała literki, albo jakieś słowa, albo jakąś informację do zapamiętania i jednocześnie prosimy osobę o wykonanie działań arytmetycznych. I potem patrzymy, jak dobrze wykonywała działania arytmetyczne i jak skutecznie zapamiętywała te informacje, które jej pokazywaliśmy. Tak? Czyli to taka funkcja, pamięć robocza. I co się okazało? Ukazała się taka praca, w której osoby trenujące właśnie tą pamięć roboczą, okazało się, że po kilku tygodniach tego treningu z zadaniem wymagającym właśnie użycia tej funkcji, wykonywały lepiej testy inteligencji. Słuchajcie, to się odbiło bardzo szerokim echem wśród psychologów, tak, wśród psychologów poznawczych, wśród psychologów zajmujących się właśnie inteligencją. Jak to się, no taki prosty test, to po co my się w ogóle tutaj przejmujemy tą inteligencją, jak się da się ją tak łatwo wytrenować. Późniejsze badania niestety tego nie potwierdziły. Okazało się, że to jest jednak nie do zrobienia i większość badań właśnie dotyczących treningów poznawczych, również moje badania, to pokazują tak zwany transfer bliski, a nie pokazują transferu dalekiego. To, co Wam mówiłam, że przenosi się do tej, powiedzmy, funkcji A prim, ale się już nie przenosi do tej funkcji B. Także, czyli to, co jesteśmy w stanie z użyciem treningu poznawczego poprawić, to rzeczywiście ściśle zdefiniowaną funkcję poznawczą jesteśmy w stanie zaprojektować trening tak, że będziemy w tej funkcji super. Natomiast nie ma co się łudzić, że my z użyciem jakiegoś jednego, prostego dosyć testu poprawimy działanie tak, całej naszej maszynerii umysłowej. I tutaj Wam pokazuję taki slajd, z badania przeprowadzonego przez profesora Owena dosyć dawno temu, ale to było też takie ważne badanie, w którym on zaprosił niesamowicie dużo osób, tak, bo prawie 12 tysięcy osób, które trenowały różnego rodzaju zadania. I po kilku tygodniach treningów sprawdzał im różne funkcje. I się okazało, że jeżeli ktoś trenował rozumowanie, to mu się poprawiało rozumowanie i nic więcej. Jak ktoś trenował pamięć, to mu się poprawiała pamięć i nic więcej. I tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co on pokazał w tym swoim badaniu i nie tylko one, to tylko pokazuje jako takie jedno z bardziej, powiedzmy, słynnych badań, to właśnie brak transferu. Tego transferu tak do innych niećwiczonych funkcji.
I tutaj wchodzą właśnie, przepraszam, że tak dużo mówiłam nie o grach, ale ważne było dla mnie, żebyście wiedzieli, na jaki teren wkroczyły gry komputerowe kilka lat temu. To właśnie wkroczyły wtedy, kiedy był taki impas w badaniach nad treningami poznawczymi, kiedy stawało się jasne, że te treningi poznawcze, które zazwyczaj miały formę jakiegoś zadania dosyć nudnego, które było ciężko tak jakby wykonywać, ciężko się do tego zadania przekonać, tak, żeby je potem na przykład kontynuować po zakończeniu badania. Nikt z moich badanych nie chciał tego robić później po zakończeniu udziału w badaniu. Wtedy wchodzą tutaj gry komputerowe, tak, na scenę i zaczynają się pojawiać pierwsze doniesienia właśnie tak w okolicach 2008 roku, 2010, które mówią, że popatrzcie, osoby, które grają w gry komputerowe, chyba wykonują, to na początku jeszcze było bardzo niepewne, ale chyba wykonują lepiej zadania poznawcze. I to były głównie zadania dotyczące procesów uwagi, procesów takich bardzo właśnie percepcyjnych, takich bardzo podstawowych. Ja się z tym zetknęłam, ja w tych okolicach właśnie 2008 roku czy 2010 o grach miałam słabe pojęcie, natomiast przyszło do mnie dwóch ówczesnych, jeszcze nie doktorantów, oni chyba to było dwóch chłopaków, Maciej Skorko i Paweł Dobrowolski, jeden z nich już jest w tej chwili panem doktorem, drugi jeszcze doktorantem, którzy pracują właśnie w tym temacie gier komputerowych. Oni wtedy do mnie podeszli i powiedzieli, że wydaje im się, że może warto byłoby rozważyć w kontekście tego, co ja robię z treningami poznawczymi, zastosowanie nowego podejścia. Być może warto użyć grę komputerową właśnie jako stymulator, tak, jako właśnie ów trening poznawczy, bo właśnie oni tam gdzieś zauważyli któryś z artykułów, który o takich różnicach między graczami i niegraczami donosił. Czyli słuchajcie, w pewnym momencie do tych wszystkich rzeczy, które stymulują nasz mózg i umysł, tak, które mogą się przyczynić do budowy tak, tej rezerwy poznawczej, no, dołączyły tak jakby gry komputerowe. I pytanie właśnie, co badania na ten temat, tak, co moje badania na ten temat, właśnie o tym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Natomiast zanim jeszcze będę mówić o takich danych obiektywnych, chciałabym tutaj przytoczyć subiektywne oceny graczy w takim raporcie dotyczącym dosyć dużego takiego wywiadu tak z graczami, przepraszam, gdzie pytano o różne rzeczy. To, co mnie tu bardzo zaskoczyło i tutaj jest zakreślone takim kółeczkiem, że 80% osób, które grają w gry komputerowe, poza oczywiście różnymi innymi pozytywnymi aspektami, na które oni wskazują, tak, tutaj możecie sobie przeczytać, że gry ponad 55% graczy wskazywało, że gry pomagają im w podtrzymywaniu albo w nawiązywaniu wręcz przyjaźni. Także że gry, bardzo wiele osób wskazuje na to, że gry dostarczają relaksu. Więc naprawdę sami gracze są w stanie wymienić dużo takich pozytywów grania w gry. Natomiast to, że 80% osób grających wskazywało na to, że gry dostarczają stymulacji umysłowej, to dla mnie osobiście było zaskoczeniem. Także jest tak duży wgląd w ten aspekt właśnie oddziaływania gier na człowieka. I tutaj słuchajcie, chciałam Wam, przepraszam za to, że tu jest dużo tekstu, proszę to zignorować, to co chciałam Wam pokazać, to chciałam tutaj, żebyście popatrzyli sobie na ten wykres. I to jest badanie, które opublikowała pani profesor Bavelier ze swoim ówczesnym doktorantem. To właśnie było pierwsze takie badanie, które pokazywało, że osoby, które grają w gry wideo, wtedy w tamtych czasach,
powiedzmy zamierzchłych czasach, bo to ponad 10 lat temu, pytano osoby w tego typu badaniach po prostu, czy grają w gry. Tak, i za bardzo nie kontrolowano, w jakie gry grają, jak długo w te gry grają. No po prostu tylko zadawano te pytania, gracie, nie gracie. I ona to w tym badaniu pokazała, że osoby, które grają, to były też skandalicznie małe grupy. W tej chwili, gdyby ktoś z nas, tak badających ten fenomen, chciał opublikować badanie, gdzie byłoby 8 osób w grupie, to by pewnie po prostu nawet nie przeszedł przez pierwszy zasięg, czyli przez edytorów, by powiedział, proszę, proszę pani, ale to na takiej małej liczebności to my nie przyjmujemy. Ponieważ to było pierwsze badanie tego typu i to było rzeczywiście bardzo odkrywcze, bo pokazali, że im trudniejsza była gra dotycząca uwagi, selektywnej uwagi wzrokowej, tym osoby, które miały doświadczenie z grami wideo, wykonywały tę grę lepiej od osób w taką grę nie grających. To, co jeszcze jest ciekawe, jeśli chodzi o panią profesor Bavelier, to ona początkowo wcale nie była zainteresowana tak tym tematem i tak naprawdę jej zespół prowadził badania nad osobami głuchymi i to, co zwróciło jej uwagę, dlaczego ona w ogóle zaczęła się interesować tym tematem, a teraz jest jednym z ekspertów tak, w tym zakresie, to przygotowywała, że ona miała taką hipotezę, że osoby głuche będą lepiej wykonywały zadania wzrokowo-przestrzenne. No to z tego powodu, że tam te zmysły są u nich bardziej po prostu wykorzystywane. I zanim chciała po prostu przetestować swoje zadanie na osobach ze swojego laboratorium. I co się okazało? Okazało się, że wszystkie osoby z jej laboratorium wykonywały to zadanie bardzo dobrze. Dostawała coś takiego, co się nazywa fachowo efektem sufitu, tak, że te wyniki były takie wysycone. I co się okazało? Okazało się, że podczas rozmowy, że te osoby z jej laboratorium grają w gry komputerowe. No i potem już zrobili bardziej systematyczne badania w tym kierunku i rzeczywiście pokazali, to było ich pierwsze doniesienie, tych doniesień było później już bardzo wiele, także osoby, które grały w gry wideo, wykonywały szereg zadań poznawczych, szczególnie angażujących uwagę wzrokową, lepiej niż osoby, które takiego doświadczenia nie miały. No i to była taka interpretacja, że ten transfer tak do niećwiczonych funkcji jest widoczny w kontekście właśnie grania w gry wideo. Jeśli chodzi o transfer, to ja jeszcze chciałam tutaj zaznaczyć i opowiedzieć taką anegdotkę na chwilkę, żebyśmy się oderwali od takiego toku. Za chwilę wrócę do takich bardziej sążnistych badań, ale chciałam wam zwrócić uwagę, że jest też kilka doniesień wskazujących na to, że granie w gry albo doświadczenia też z takim środowiskiem rzeczywistości wirtualnej mają swoje konkretne korzyści w życiu codziennym. Pokazano tutaj tylko taka ilustracja, oczywiście w postaci zdjęcia lekarza, który ćwiczy tak na laparoskopowe operacje, że tam z jakimś z użyciem tak jakiegoś robota. Więc okazuje się, że tych badań jest kilka. Są badania, które pokazują, że chirurdzy, którzy grają w gry zręcznościowe, no to się potem przekłada na to, że są lepsi tak w swoim fachu. Chirurdzy, którzy przechodzili trening w takiej rzeczywistości wirtualnej, też później lepiej radzili sobie z obsługą takich skomplikowanych maszyn. Też zastosowanie gier, czy też takiej zgrywalizowanej narracji, takiego oprogramowania, w którym wykonywano symulacje tego, co się dzieje na ostrym dyżurze, też okazywało się, że potem lekarze, którzy przechodzili tego typu symulacje, później byli lepsi tak, podczas dyżuru. Bardzo znane są wyniki dotyczące tak jakby efektywności gier w leczeniu tak zwanego leniwego oka u dzieci.
tak? Też, tak jakby no widać, że są te transfery do życia codziennego obserwowane, jeśli chodzi o wykorzystanie różnego typu gier. Tu oczywiście mówię o takich grach, które były konstruowane do tego, żeby pomagać, dedykowane tak rozwiązywaniu pewnego problemu, a ja jeszcze dzisiaj będę Państwu opowiadała o komercyjnych, o normalnych komercyjnych grach, które grają tak nasze dzieci, powiedzmy, czy nastolatko. I tutaj jeszcze też taki spektakularny dosyć przykład zastosowania gier do leczenia chorób psychicznych. Bardzo dużo mówi się, nie mówi się, bardzo dużo badań opublikowano wskazujących na to, że, czyli się mówi w pewien sposób oczywiście też o tym, ale to nie chodzi o to, że jeden powiedział do drugiego, tylko zrobił badanie i opisał i potem się o tym mówi, dotyczące leczenia stresu pourazowego. Tutaj wyniki są naprawdę dobre, są też już wstępnie też badania dotyczące leczenia depresji, dotyczące leczenia pacjentów bólowych, to już nie psychicznych, ale też bólowych i też raportują skuteczność powyżej placebo, tak? Skuteczność powyżej jakiegoś takiego nieaktywnego oddziaływania. A teraz zastanówmy się, dlaczego te gry, no bo to, że mają te gry wideo wpływ na nasze zachowanie, to zostało pokazane. Wiadomo, że mają, tak? Mają też wpływ na poziom naszych umiejętności. I to zostało, tego jeszcze nie powiedziałam, to może teraz jeszcze dopowiem, to zostało pokazane zarówno w takich badaniach, które wspomniałam, czyli porównujących graczy do niegraczy, jak również pokazano to w bardziej rzetelnych, powiedzmy takich rygorystycznych, bardziej metodologicznie badaniach, gdzie osoby, które nie miały doświadczenia wcześniej z grami, były zapraszane do badania i badano im poziom wyjściowy, powiedzmy jakiś cech, potem poddawano im ich treningowi właśnie z użyciem jakiejś gry i sprawdzano na końcu, czy zmieniał się poziom tych cech, powiedzmy wyjściowych i też jest sporo takich badań. To, że gry zmieniają nasze działanie, to nie ma wątpliwości. Ja jeszcze za chwilę powiem, jak one zmieniają, w którą stronę zmieniają to działanie, bo w tej chwili mogę brzmieć tak, że to jest tylko dobrze, tylko w superlatywach, a niekoniecznie tak jest. Także proszę jeszcze z tyłu głowy sobie trzymać, że to nie do końca jest tak, że gra, jeśli chodzi o funkcje poznawcze, zawsze ma pozytywny wpływ. Zaraz się okaże dlaczego. A teraz zastanówmy się jeszcze przez chwileczkę, dlaczego w ogóle gry wideo miałyby mieć wpływ na nasze zachowanie. Tak? Większość ludzi uważa, że to jest po prostu rozrywka, szczególnie tych osób, które nie grają w gry, bo tak jak już Wam pokazałam ten raport, osoby, które grają w gry, czyli gracze, mają jakiś wgląd w ten aspekt wpływu gier na ich funkcje poznawcze. Natomiast ja jako naukowiec, tak, który chciał tych kilkanaście lat temu, kiedy ci chłopcy do mnie przyszli i zaczęli o tych grach opowiadać, to rzeczywiście miałam taką myśl, że te gry spełniają bardzo dużo wymagań, które byśmy stawiali, kiedy byśmy chcieli stworzyć jakieś dobre środowisko do nauki, czegokolwiek. No i oczywiście teraz będę Wam mówić, no dlaczego one są takim dobrym środowiskiem do nauki. Ale zanim do tego przejdę, to tutaj mam taką uwagę, trochę smutną, że co mają przede wszystkim gry, czego nie mają inne, w domyśle gry komercyjne, co one mają, te gry komercyjne, czego nie mają inne, a pod inne w moim pytaniu kryje się gry na przykład tworzone dla osób po udarach, tak, które też ćwiczą, też są specjalne systemy, tak, gdzie te osoby mają właśnie gry, które się angażują i ćwiczą swoje funkcje, które zostały uszkodzone, powiedzmy, w wyniku udaru. No więc odpowiedź okropna jest taka, że gry komercyjne to jest ogromny biznes. To są bardzo duże pieniądze przeznaczane na to, żeby dopracować każdy aspekt
gry, każdy aspekt tak, produktu. To są całe zespoły świetnych specjalistów, którzy pracują tylko nad tym, jak, co tu zrobić, żeby osoba, która zaczyna grać w grę, chciała w tę grę grać dalej. Tak, czyli ten aspekt motywacyjny gry, to, że ona właśnie nas wciąga, to, że ona część osób oczywiście wciągnie do tego stopnia, że będzie to proces, czy jakieś takie zaangażowanie patologiczne, tego niestety bardzo często nie mają, znaczy tych pieniędzy, tak, tych zespołów osób, które siedzą i tylko opracowują zachęty, tak, dla graczy, tego nie mają gry, czy to gry edukacyjne, czy gry właśnie, które stwarzamy w bardziej szczytnych celach, tak, niż tylko rozrywkowych. Więc ten aspekt rzeczywiście jest tam w grach komercyjnych bardzo mocno rozwinięty. No i to już tutaj wypisałam dokładnie i chcę właśnie tak punkt po punkcie powiedzieć, co jest takiego, co będzie powodowało, że gry są dobrym środowiskiem do nauki nowej umiejętności, tak? Umiejętności pod tytułem granie w tę grę. No i umiejętności, które są potrzebne do tego, żeby w tej grze osiągnąć sukces. To oczywiście zależy bardzo od tego, czym charakteryzuje się ta gra. Więc to, co mają gry, no to właśnie mają szereg różnych wzmocnień, tak? To nie są oczywiście tylko punkty, odznaki, osiągnięcia, to, że ktoś że odkrywamy mapę, tak, jest mnóstwo też oczywiście zależnych od tego, w jaką grę się gra, takich właśnie wzmocnień. One są na tyle skuteczne, że ten sposób tak jakby uatrakcyjniania produktu wykorzystywany jest poza oczywiście poza grami również. I to się nazywa w tej chwili nawet jako grywalizacja, tak, produktu. Oprócz tego w grach jest bardzo dobrze prowadzony właśnie, czy wprowadzona regulacja poziomu trudności. To znaczy, że gra jest, poziom tak jakby trudności gry jest dopasowywany do poziomu umiejętności gracza. Także na początku nikt nikogo nie wrzuca na taki poziom, na którym sobie nie poradzi. I to jest chociażby implementacja idei, tak, takiej idei z psychologii rozwojowej, tak, jak robić, żeby dziecko nam się dobrze rozwijało. To jest właśnie strefa najbliższego rozwoju, że musimy stawiać pewne wyzwania, ale te wyzwania nie mogą być zbyt trudne. I w grze jest to bardzo dobrze właśnie zaszyte. To, co jest również ważne w kontekście nabywania nowej właśnie umiejętności, to, że jest to bardzo aktywna forma nauki. To znaczy my mamy natychmiast informację zwrotną. Tak, to jest to nie czekamy 2 tygodni na to, żeby się dowiedzieć od nauczyciela, czy dobrze nam poszło, czy źle, tylko natychmiast dostajemy tę informację zwrotną i to jest informacja adekwatna, tak, adekwatna do tego, co zrobiliśmy. I to, co się jeszcze dzieje, no to oczywiście jest to wszystko rozciągnięte w czasie, no bo ta gra też trwa od kilku godzin do kilku dni, tak, kiedy na przykład jakaś rozgrywka może trwać bardzo długo i osoba powraca tak jakby do tej rozrywki. Rozgrywki, przepraszam, a nie do rozrywki. To, co też jest ważne bardzo, to, że gra nas pobudza, tak, granie w gry nas pobudza, więc to jest też istotna bardzo rzecz z punktu widzenia czy to wykonywania zadań, czy to uczenia się. Poziom pobudzenia nie może być zbyt niski, tak, no bo wtedy następuje nuda i nikt, jak kto się nudzi, nie będzie przyswajał nowych informacji, nie będzie się niczego uczył. Jeżeli poziom pobudzenia też jest zbyt wysoki, to jest opisane właśnie w psychologii prawem Jerkesa Dodsona, też nie będzie to sprzyjało właśnie wykonywaniu zadania. Więc taki optymalny poziom pobudzenia, który właśnie też jest w grze dosyć dobrze regulowany, też sprzyja temu, że gra działa pozytywnie w kontekście przyswajania nowych informacji.
No i to, o czym już wspomniałam na samym początku, że gry są niezwykle atrakcyjne, czyli że na tym poziomie motywacji, tak, no nie ma narzędzia, które mogłoby się z nimi tutaj. Jeśli chodzi o treningi poznawcze, te gry tak biją treningi na głowę. To jest atrakcyjność właśnie ta percepcyjna, o której mówiłam, że to jest przepiękne, to jest atrakcyjność narracyjna, że tam się wciągamy w pewną historię, ale także właśnie społeczna, to, że mamy poczucie, że przynależymy tak do jakiejś sieci społecznej, do ludzi, którzy mają podobne do nas upodobania chociażby. Czy ważny jest, już też kilka razy się przewijał ten wątek rodzaju gry. Wiadomo, że gry, w zależności od tego, jak zostały zbudowane, jakie stawiają wymagania, to będą angażowały różnego rodzaju funkcje poznawcze. Tak, jedna gra będzie wymagała od nas bardzo uważnego wypatrywania wrogów, na przykład będziemy musieli zwracać uwagę na skraj ekranu, tak? Czy tam przypadkiem się nie pojawia jakiś zombiak, którego trzeba jak najszybciej zastrzelić, bo jak go nie zastrzelę, to do mnie podbiegnie i mnie ugryzie. Albo, to oczywiście troszeczkę to trywializuję, ale może być ta gra, która będzie bardzo, bardzo wymagała skanowania aktywnego pola widzenia w poszukiwaniu właśnie jakichś małych zmian. A może być taka gra, w której będziemy musieli bardzo szybko się przełączać między różnymi widokami. Tak? To są gry strategiczne, na przykład gdzie jest wymóg taki. Więc i teraz pytanie jest takie, czy to, co w tej grze jest, czyli czy to, czego ta gra od nas wymaga, będzie się przekładało na efekt, który zaobserwujemy na poziomie funkcji poznawczych. I właśnie Paweł Dobrowolski, o którym już wspominałam, który właśnie do mnie przyszedł z tym tematem, opublikował już i też obronił z tego pracę doktorską. On pokazał, że to, w jaki rodzaj gry gramy, będzie się przekładało na to, co my zaobserwujemy, tak jaką wyższość, powiedzmy, tej grupy osób zaobserwujemy nad osobami, które nie grają. I on porównywał w swoim badaniu osoby, które grają w tak zwane strzelanki, tak, FPS-y, bo się tak nazywały na wykresie, do osób, które grają w grę strategiczną czasu rzeczywistego, tak zwane RTS-y, Real Time Strategy Games. I co się okazało? Okazało się w tym jego badaniu, że rzeczywiście zaobserwował różnice pomiędzy różnymi typami graczy. Okazało się, że gracze właśnie RTS okazali się znacznie lepsi w wykonywaniu zadania, które wymagało uwagi wzrokowej w porównaniu do graczy, którzy grali w strzelanki. I nie wiem dlaczego, słuchajcie, nie mam tu jednego slajdu, no ale to wam opowiem. I po tym, między innymi po jego badaniu i po przeanalizowaniu też literatury dostępnej na ten temat w naszym laboratorium stwierdziliśmy, że w naszych badaniach, w których chcemy trenować osoby w grze, to my wybierzemy właśnie tę grę strategiczną czasu rzeczywistego, czyli właśnie tą, która tutaj wykazała wyższość nad strzelankami, po to, żeby zobaczyć, czy uda nam się tak jakby prześledzić na poziomie też zmian w mózgu, jak ta gra może na człowieka wpływać. No bo to, co on robił, to było porównywanie graczy, którzy grają w to albo w to, a my chcieliśmy podejść do tego bardziej, tak bardziej skrupulatnie, tak, weźmy osoby, które nie grają, niech zaczną u nas grać, a my zobaczymy, co się dzieje tak na poziomie funkcji poznawczych, co się dzieje na poziomie też zmian w mózgu. I to, czego wymagaliśmy jeszcze od naszych osób, to chcieliśmy
żeby wykonywali zadanie, które wymaga przełączania się pomiędzy różnymi tak jakby informacjami. Prosiliśmy, żeby osoby albo prezentowaliśmy takie dwa rodzaje bodźców, tak? Albo bodźce tak zwane globalne, albo bodźce tak zwane lokalne i osoba była proszona o zwracanie uwagi albo na to, z jakich malutkich elementów składa się bodziec docelowy, tak, który później prezentujemy, albo jakie duże elementy tworzą te malutkie elementy. Tak? Czyli pytaliśmy albo o jeden aspekt tych samych tak jakby bodźców, albo o drugi aspekt. Tak? Czyli jeżeli było taka poprzedzająca informacja, że teraz będzie pytanie o informację lokal, myśmy oczywiście nie mówili lokal, tylko to pokazywaliśmy im to takie maleńkie kwadraciki, no to potem jak się pokazywał już bodziec, no to osoba musiała powiedzieć, tak, czy się składa z jakiego rodzaju tak małych elementów się składa. Jak była taka wskazówka, no to trzeba powiedzieć, jaki duży element wtedy powstał. Czyli to jest taka dosyć ważna funkcja, tak zwana funkcja wykonawcza, zdolność do przełączania się między zadaniami. I drugą funkcją, o którą prosiliśmy osoby, żeby drugim zadaniem, przepraszam, ale też oczywiście funkcją, to żeby śledziły obiekt, który się porusza. Tak? I tych obiektów do śledzenia mogło być od jednego tam do pięciu, im więcej tych obiektów, które musiały śledzić, tym zadanie trudne. Ja Wam pokażę, jak to zadanie wyglądało. Tak się pokazywały się takie kuleczki, te, które zamigały, trzeba było śledzić, tak? I teraz po prostu staramy się śledzić trajektorię tych czterech kuleczek, które tam zamigały. No i one sobie, potem to się zatrzymuje, jest jedna zielona i trzeba powiedzieć, czy ta zielona jest jedną z tych, które się poruszały, czy też nie. I tego typu zadania używaliśmy w naszym badaniu, tak? I z tego powodu, o którym wcześniej powiedziałam, wybieramy do naszych badań w tej chwili StarCrafta. A StarCrafta dlaczego? Już Wam pokażę. To jest właśnie, zwróćcie proszę uwagę zarówno na to, co tu się dzieje na ekranie, ten ekran będzie się bardzo zmieniał, jak i na ręce osoby, która gra. To jest osoba, która jest ekspertem, jeśli chodzi o grę w właśnie StarCraft 2, to jest gra strategiczna czasu rzeczywistego. Jeśli ktoś nie widział nigdy, to bardzo proszę. Zobaczcie, jak prędko ten człowiek zmienia tutaj to, na co patrzy, tak, na komputerze i jak nie patrząc w ogóle na klawiaturę, wykonuje różne działania. Ja pierwszy raz zobaczyłam, jak szybko ci ludzie grają i jak sobie radzą z tą grą. Byłam naprawdę pod dużym wrażeniem. I tak jak już Wam wspomniałam, oprócz tego, że mierzyliśmy tym ludziom różnego rodzaju funkcje poznawcze, te dwa, które Wam pokazałam, to były takie dwie funkcje, które nas najbardziej interesowały w kontekście właśnie tej gry, to też kładliśmy nasze osoby badane do skanera. Tak, kładliśmy zarówno ekspertów do skanera, jak i osoby, które zaczynały przygodę ze StarCraftem, no i potem po kilku miesiącach tak, trenowania kładliśmy jeszcze raz do tego skanera i patrzyliśmy, co tam się zmieniało w głowie, a patrzyliśmy na takie dwa wskaźniki. Jeden wskaźnik, który się nazywał takim wskaźnikiem FA albo czasami się mówi o DTI, czy też o takiej metodzie, która się nazywa traktografią. To są metody, które dotyczą tak zwanej istoty białej w mózgu. Tak? W mózgu mamy, jak patrzymy na korę, to mamy zarówno istotę białą, jak i istotę szarą. I tu jest tak zwana metoda VBM albo SBM. To są takie metody, które patrzą, jak dużo istoty szarej jest. Na przykład w jakimś interesującym nas obszarze mózgu, a to nam mówi o tym, jakie są włókienka, jak
grube są włókienka, tak? Jak dobrze zmielinizowane są, bo to mielina, taka część, powiedzmy, neuronu odpowiada za to właśnie barwę, tą białą barwę istoty białej i stąd jest też nazwa. Więc my patrzyliśmy na takie dwa podstawowe aspekty, tak jakby anatomii mózgu, właśnie jak dobrze są połączone różne obszary, czyli patrzyliśmy właśnie na tą integralność tak jakby tej istoty białej i patrzyliśmy na objętość istoty szarej. Tak, to były takie nasze dwa wskaźniki, które wykorzystywaliśmy w tych naszych badaniach. Zostały z tego opublikowane dwie prace, obie, którym tak jakby kierowała Natalia Kowalczyk-Grębska, to jest pani doktor w naszym zespole, właśnie wyspecjalizowana w analizie danych strukturalnych dotyczących właśnie mózgu. I to, co zaobserwowaliśmy, że wtedy, kiedy weźmiemy takich jak ten człowiek, który tam wam pokazywał na tym krótkim filmiku, jak weźmiemy takie osoby i porównamy do osób, które nie grały nigdy wcześniej, to widzimy, że jest taka struktura w mózgu, ona jest głęboko, to jest taka podkorowa struktura, która jest u tych graczy większa, tak, niż u niegraczy. I tutaj jeszcze to ładnie wam mogę pokazać, że tutaj mam tak jakby, przepraszam, tego już nie powiedziałam, to jest tak jakby wynik dotyczący istoty szarej i objętość istoty szarej, która jest właśnie wyższa u tych graczy, a oprócz tego ci gracze też w porównaniu do niegraczy mają zwiększoną łączność pomiędzy obszarami ciemieniowymi i potylicznymi. To są, słuchajcie, takie obszary, które przetwarzają informacje wzrokowe w mózgu i to też okazało się, że te tak jakby połączenia w tych obszarach u graczy są tak jakby wyraźniejsze niż u osób, które nie grały. Tak, i to są różnice, które zaobserwowaliśmy pomiędzy różnymi grupami. Natomiast my możemy sobie tak mówić, że no, tamci mają więcej, powiedzmy, tej istoty szarej i mają więcej połączeń między niektórymi obszarami, no bo grają, tak? Czyli możemy powiedzieć, no wypracowali sobie te włókienka. Natomiast równie dobrym wyjaśnieniem, ponieważ jest to badanie, które się nazywa badaniem korelacyjnym, tak my sobie tylko patrzymy, jak wygląda sprawa tak w jednej grupie i w drugiej grupie. Nic tutaj nie manipulowaliśmy, nie robiliśmy żadnego eksperymentu. W związku z czym, no właśnie mamy tylko pewne obserwacje, pewne korelacje i równie dobrym wytłumaczeniem może być tak, że pewne osoby mają inne mózgi, na przykład mają więcej tych połączeń między obszarami potylicznymi i ciemieniowymi. I te osoby po prostu mogą mieć pewne mózgowe predyspozycje, które już bardzo dawno temu, kiedy tylko rozpoczęli granie, sprawiły, że im na przykład to granie lepiej wychodziło. Jak im lepiej wychodziło, to mieli wzmocnienie pozytywne i tak jakby angażowali się jeszcze bardziej w tę aktywność, która zwrotnie oczywiście mogła im jeszcze wzmacniać tak te połączenia, czy mogła też wpływać na to, że objętość tej struktury podkorowej, którą pokazywałam, była większa. No i żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, to stwierdziłyśmy, że spojrzymy na te osoby, które nigdy nie grały. Tak, i zobaczymy właśnie, jaka jest objętość tych struktur, które wcześniej pokazałyśmy, że się różnią między graczami i niegraczami. I zobaczymy, czy patrząc na objętość tych struktur, da się przewidzieć, jak dobrze komuś pójdzie w treningu, którym zaproponowaliśmy, tak, czyli właśnie w tej grze. I właśnie okazało się, że rzeczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę wyjściową objętość takiej struktury, to jesteśmy w stanie przewidzieć, jak dobrze danej osobie będzie szło
że tak powiem, w tym StarCraftie. Tutaj mamy takie, to są te struktury, tak, które braliśmy pod uwagę. To są właśnie te struktury podkorowe. To jest właśnie dokładnie ta sama miara, którą zastosowałyśmy wcześniej, czyli tak zwany VBM, czyli patrzymy na objętość istoty szarej w tych obszarach. I objętość tej istoty szarej w tych obszarach przewidywała nam właśnie tempo nabywania umiejętności w grze, w StarCraftie. Natomiast teraz jeszcze przejdę do bardzo ciekawej rzeczy. Co się bo oprócz tego, że patrzyliśmy na to, co się dzieje na poziomie mózgu, to jeszcze patrzyliśmy na to, co się dzieje na poziomie funkcji poznawczych. No i tak jak Wam mówiłam, w zakresie uwagi wzrokowej, zdolności do śledzenia wielu obiektów, czyli to, co przed chwileczką pokazywałam, tam gdzie te kuleczki się poruszały, jeszcze sprawdzaliśmy peryferyczne widzenie i przełączanie między zdaniami, które też pokazywałam, to w tym wszystkim osoby trenujące w StarCrafta się poprawiały. Natomiast pogorszyły się pod względem zdolności hamowania nieadekwatnej reakcji. Mieliśmy tak zwany stop signal task, który polegał na tym, że trzeba było... przepraszam, zaraz to się pokaże. Przepraszam, nie będziecie słyszeli bip. Zadanie polegało na tym, że tak jak tutaj widzicie, pojawiała się strzałeczka i pojawiał się... tak, coś tu się pojawiało, trzeba było na to nacisnąć. Trzeba było nacisnąć jeden klawisz albo drugi, w zależności od tego, gdzie się pojawiała. Przepraszam, nie wiem, zapomniałam, że nie widzicie moich rąk. Trzeba było nacisnąć ten klawisz, który był podświetlany, na który wskazywała strzałeczkę. Ale w części prób pojawiał się bip. I jak się pojawił bip, to trzeba było się powstrzymać od reakcji. I te nasze osoby gorzej wykonywały to zadanie. To, co ja chciałam powiedzieć, to, co ja chciałam tym przekazać, że i to nasze badanie pokazuje, nie tylko nasze, wiele badań z użyciem gier to w tej chwili pokazuje, że gry będą poprawiały działanie różnych funkcji uwagowych i będą wpływały w taki sposób na inne funkcje uwagowe, jak na przykład tutaj funkcja hamowania, tak jak te funkcje są zaangażowane w czasie grania. I teraz, jeżeli gramy w StarCrafta, to tam jest bardzo ważne, żeby jak najszybciej naciskać klawisze. Czyli ta gra promuje rozhamowanie. Ta gra promuje, żeby właśnie się nie powstrzymywać od reakcji, tylko żeby tę reakcję jak najszybciej motoryczną wykonać. Więc ten wynik, który na początku był taki... że tak się zastanowiliśmy, że tutaj tak ładnie wszystko nam się poprawia, tak? W każdym de facto zadaniu, które tam mierzyliśmy, mieliśmy bardzo ładne efekty in plus, a tutaj mamy taki efekt w drugą stronę. Natomiast jeżeli dokładnie się przyjrzymy temu, co dana gra od nas wymaga, czego wymaga StarCraft od osób, które w niego grają, to się stanie wszystko zrozumiałe. Aha, no jeżeli ona wymaga ode mnie, żebym ja się jak najbardziej właśnie rozhamowywał, no to potem to będzie widoczne tak w zadaniu, które wykonuję w laboratorium. I to jest właśnie ważne również w kontekście młodzieży szkolnej, wtedy kiedy sobie myślimy o tym, jak te gry wpływają na przykład tak na uwagę i na funkcjonowanie dziecka w klasie, no to, co poprawiają gry w odniesieniu do uwagi, i to już zostało pokazane w bardzo dużych, wielu badaniach, to właśnie poszerzają pole uwagowe. I na przykład są badania, które pokazują, że osoby po takim treningu też z grami wideo na przykład lepiej jeździły, tak, bo miały poszerzone to pole uwagi, więc dostrzegały jakieś bodźce na peryferiach lepiej. Natomiast gry przynoszą, i to też zostało pokazane w wielu badaniach, Nie tylko u nas to zostało pokazane akurat w odniesieniu do tego zadania na hamowanie, ale inne badania też pokazują, że wtedy, kiedy chodzi o odporność na dystrakcję, to gry przynoszą tak jakby odwrotny efekt. Tak, jesteśmy mniej odporni na dystrakcję. No i teraz sobie proszę wyobrazić dziecko, które siedzi w klasie i musi się powstrzymywać od tego, żeby
no nie patrzeć, tak, co robi Franek, a co robi Tosia, tak, w drugiej ławce, tylko mam się skupiać tutaj, ale ta moja uwaga jest taka, powiedzmy, że rozhamowana. Więc już kończąc mój wywód dotyczący gier, chciałam bardzo mocno podkreślić, że gry, to jak gry będą wpływały na mózg, czy na zachowanie, czy na, właśnie na funkcjonowanie poznawcze, jest zdeterminowane tym, jak ta gra, znaczy czego ta gra od nas wymaga, tak? Czego, w co ta gra nas wciąga. Poprzez zastosowanie tych różnych mechanizmów, o których mówiłam, także ona jest bardzo atrakcyjna, że ona bardzo nas motywuje, że my chcemy grać w tą grę, że to nie jest problem, żeby pograć kilka godzin, co jest dużym problemem w przypadku treningów poznawczych, bo są nudne i nikomu się nie chce tego robić długo, tak, ponad to, co tam powiedzmy się zobowiązałam, tak, bo biorę udział w badaniu. Tutaj nie ma problemu, bo to jest ciekawe, to jest fajne, ludziom się chce to robić. Niektórzy się wciągają i chcieliby więcej, a na przykład my im nie pozwalamy, bo też mamy tak pewne określone limity godzin. Też są badania, to już spoza mojej działki, ale które pokazują, że jeżeli osoby grają w gry prospołeczne, to później jak się je tam ustawia w takich zaaranżowanych sytuacjach, to też się zachowują bardziej prospołecznie niż osoby, które na przykład grają w gry agresywne. Tak, jeżeli gra wymaga kooperacji, to też może później promować takie zachowania kooperacji. Nawet nie tyle promować, co modelować pewnego typu zachowania można z użyciem gry. Tak, a jeśli już chodzi o konkretnie wpływ na funkcjonowanie poznawcze, no to jak będziemy wyświetlać na monitorze, to czy gra będzie wymagała szybkiej reakcji, czy szybkiego przełączenia się między ekranami, to wszystko będzie tak warunkowało to, jak ta gra będzie później na nas wpływać. Czas spędzony na graniu, to już kilka razy tak tutaj mi się przewijało w tym, co mówię, że też jest niezwykle istotny, bo dzięki temu, że jesteśmy w stanie wytrwać tak tych kilka godzin w tym naszym reżimie treningowym, którym jest gra, to też jest pewien taki czynnik polepszający wpływ tej gry na funkcję, o którą nam chodzi. Tylko teraz znowu trzeba pamiętać, że z jednej strony to będzie pozytywny wpływ, no ale jeżeli mówimy teraz o małych dzieciach, które zaczynają grać w gry, no to dla nich to raczej nie jest celem czy rodziców, czy edukatorów, żeby dziecko spędzało dużo czasu na graniu w grę, zamiast tak dokonywać interakcji z rówieśnikami. Więc ja mówiłam dzisiaj o badaniach, które były przeprowadzane na osobach dorosłych. To też warto sobie w głowie zanotować. I ja się tym interesuję w kontekście ewentualnego zastosowania tego typu interwencji u osób starszych, tak, którym warto byłoby dać coś, co mogłoby poprawić działanie tak tych bardzo podstawowych funkcji poznawczych, a gry wideo wydają się tutaj taką obiecującą opcją. Na koniec chciałam tylko powiedzieć, że badania, które tutaj opisywałam, były finansowane z Narodowego Centrum Nauki i wykonujemy je wspólnie ze Środowiskową Pracownią Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego. I chciałam podziękować całemu mojemu zespołowi, przede wszystkim dr Natalii Kowalczyk, która tutaj bardzo mocno koordynuje pracę właśnie tego naszego Plasticity Team i całej grupie tak zaangażowanych osób, które pomagają nam badać nasze osoby badane. Także bardzo serdecznie dziękuję. Wyłączę slajdy, żeby mogli Państwo mnie widzieć i ewentualnie czekam na pytania, bo taki mieliśmy ustalony. Tak, ja właśnie gry. Może tutaj troszkę zbieram te pytania i mówiliśmy właśnie rzeczywiście przede wszystkim o dorosłych, a że sesję mamy o dzieciach, to włączają nam się rodzice, pytając od kiedy, tak naprawdę od jakiego wieku dziecko może grać bezpiecznie, tak? No i jak to powinno wyglądać czasowo, no bo to są takie praktyczne.
Ja uważam, że ja to i tak jak powiedziałam, to jest moja opinia. Ja nie jestem psychologiem rozwojowym, więc tutaj proszę tego nie brać absolutnie jako jakąś wiążącą rekomendację. Czyli ja moje własne dziecko nie dopuszczam do gier i myślę, że jeszcze bardzo długo nie będę dopuszczać, bo dziecko już ma 7 lat. Dopóki nie będzie miało wykształconej więcej kontroli poznawczej, tak, czyli że będzie mogło lepiej się uregulować. Myślę, że okolice 12-13 lat to jest w ogóle najwcześniej, kiedy ja pozwolę swojemu dziecku, żeby swobodnie samo mogło, trochę bardziej swobodnie, tak bez mojej kontroli, angażować się w gry. Ale no tak, to dotyczy w ogóle tak zwanego czasu spędzonego przed ekranem, jeśli chodzi o dzieci. Tak. To nie jest tylko kwestia gier, ale kwestia tego, że dziecko spędza czas na pasywnym, chociaż gra akurat to, jeśli miałabym wybrać między grą a zwykłym jakimś gapieniem się w telewizor, to już pewnie bym wolała, żeby grało w gry. Szczególnie gry zespołowe, tak, gdzie musi współpracować z innymi dziećmi czy z innymi osobami, żeby wykonać z sukcesem jakąś akcję. Natomiast opóźniałabym to na tyle, na ile się da, na ile jeszcze ta presja rówieśników, no bo oczywiście tutaj też wchodzą te presje związane z tym, że inne dzieci grają, tak, a to dziecko nie, więc jest wykluczane, więc tutaj też trzeba rozważyć, na ile wyrządzimy szkodę tym, że dziecka nie dopuścimy na przykład do tej gry. Więc można też sobie, proszę też pamiętać, że grę można wykorzystać jako bardzo fajną taką wymówkę do spędzenia razem czasu. Ja proponuję, jeżeli dziecko na przykład nalega, bo koledzy grają, to usiądźmy z tym dzieckiem razem do tej gry, tak? I zobaczmy, co to jest, czy tam nie ma jakichś elementów agresywnych, które na przykład nam się nie podobają i nie chcielibyśmy, żeby dziecko się w tym ćwiczyło. Bo pamiętajmy, że dziecko się będzie ćwiczyło w tym, co będzie wykonywało raz za razem w tej grze. No właśnie, im więcej powtórzeń. Tu jest jeszcze takie pytanie ciekawe się wydaje, czy jak gry wpływają na osoby, które mają zespół stresu pourazowego? Czy w jaki sposób to działa? Czy to jest negatywnie oddziałuje, czy pozytywnie? Właśnie prowadzone badania, które no też są troszeczkę spoza mojego tak jakby bezpośredniego tematu, w którym ja operuję, czyli wpływu na funkcje poznawcze, ale no słyszałam o tych badaniach i czytałam o tych badaniach. Są badania, głównie badania z użyciem takiego zanurzeniowego środowiska, czyli tej wirtualnej rzeczywistości, gdzie osoby tak jakby przechodzą. Nie wiem dokładnie, jak wyglądają te procedury, które są tam zastosowane, ale to są specjalne procedury, są specjalne gry opracowywane dla osób cierpiących na stres pourazowy i to są pozytywne, bardzo pozytywne efekty. A jak to wygląda? No mówiliśmy właśnie o badaniach na dorosłych, ale czy to jest bardzo indywidualne, czy można jakoś tak w miarę ogólnie powiedzieć, ile tego czasu gry to już jest za dużo? Gdzie jest ten taki złoty środek? Tak, my się nawet staraliśmy określić, co to jest taki gracz, który gra dużo. Nałogowy. Tak, nałogowy. Nie, który gra dużo, a kiedy to już jest takie właśnie patologiczne. No i żeby osoba w ogóle została zaklasyfikowana u nas, w naszych badaniach, do tego, że jest graczem takim, który to wie, na czym polega to granie i trochę gra, no to ona musi grać co najmniej 6 godzin tygodniowo. Ale rzeczywiście, jak robiliśmy taki screening, jak dużo ludzie grają, to trafiały nam się osoby, które grały 40 i więcej godzin tygodniowo. Tak, czyli to taki etat miały tak, na spędzania tego czasu w grze. I w tej chwili już próbuje się tak ustalać, kiedy ta gra jest patologiczna, kiedy nie, ale bardziej, przynajmniej osoby, które się zajmują tym tematem, wskazują na to, że nie chodzi też do końca tylko o taką sztywną liczbę godzin, ile się poświęca na grę, czy też na jakąś aktywność, to może być gra, to może być jakaś, nie wiem, przeglądanie Facebooka też, tylko na to, czy ta aktywność nie zaburza funkcjonowania w jakimś innym obszarze, tak? Czyli to, że osoba może nie grać, ale może cały czas myśleć o tej grze, tak? I to ją będzie wyłączać z funkcjonowania rodzinnego albo będzie ją odciągać od nauki. Więc tak jakby ta nominalna liczba godzin, które spędzamy przed grą, niekoniecznie jest dobrym wskaźnikiem tego,
zaangażowania osoby, tak, w grań. Jasne. Więc to też nie jest taki bardzo prosty temat, gdzie ja mogę powiedzieć, o, 45 to już ta cezura, więcej nie można. Tutaj to nie jest taki bardzo łatwe do zdefiniowania. No ale jak już jest powyżej 40, to bym się bardzo, bardzo zastanawiała. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze tylko dodam, że wszystkie, że pytania, które Państwu przyjdą do głowy również później, można przesłać przez nasz formularz. Postaramy się tak zrobić, żeby wieczorem jeszcze udało się na nie odpowiedzieć. Myślę, że na część pytań Państwa, którzy pytają o uzależnienia, prawdopodobnie odpowie wykład, który jest o godzinie 14 i dotyczy uzależnienia od gier komputerowych. Będzie go prowadzić psycholog Justyna Józefowicz. I być może zanim Państwo zadadzą tutaj pytania, to warto sobie poświęcić godzinkę na ten wykład, on też będzie na żywo prowadzony, bo być może tam się znajdą odpowiedzi. A jeśli nie, to bardzo prosimy o wszystkie pytania jeszcze w naszych formularzach. Bardzo serdecznie dziękujemy za wykład, Pani Profesor. A równolegle już od godziny 12 trwa nasze spotkanie na temat codzienności dzieci w pandemii i podczas lockdownu, prowadzone przez Justynę Antola-Krzymańską i Rafała Prosinowskiego. To jest też takie podsumowanie badań aktualnych. Aktualnych i nie, bo one niektóre są z początku pandemii, ale niektóre są teraz już chyba później też robione. Warto jest zobaczyć, co w tych badaniach wychodzi, co ludzie deklarują. Całe nasze przedpołudnie, właściwie ta pierwsza część jest temu poświęcona, a całe popołudnie będzie poświęcone skonfrontowaniu tego z tym, co mówią tak zwani żywi ludzie, czyli uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i rodzice. Bardzo serdecznie dzisiaj już dziękujemy i zapraszamy na kolejne nasze wystąpienia. Dziękujemy serdecznie.